Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem i dlatego do studia zaprosiłem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Brzezińska. Witam Panią. Witam Pana, witam Państwa. Od kilkunastu miesięcy Ośrodek Pomocy Społecznej starał się o środki unijne na ten cel. Udało się Pani dyrektor ten sukces złapać? Udało się. Zanim złożyliśmy wniosek o aplikację, kilka miesięcy tak naprawdę pisaliśmy projekt. Analizowaliśmy sytuację naszych rodzin, po czym złożyliśmy aplikacyjny wniosek o dotację i po kilku miesiącach udało się złapać. Wielki sukces, tutaj sukces... Ja powiem, że złap swój sukces to jest tytuł projektu. Tak, czyli tak ośrodek złapał ten sukces na jaką kwotę? Na 2 miliony. Na prawie 2 miliony, z czego ponad milion będzie złotych przeznaczone na rok 2011 i niecały milion będzie przeznaczone w roku 2012. Zanim porozmawiamy o samym projekcie, inne pytanie. Jak dużo legionowskich rodzin jest zagrożonych wykluczeniem społecznym? Jeżeli chodzi o statystyki, to tak naprawdę możemy się odnieść jako ośrodek do statystyk, które są prowadzone w naszym ośrodku, czyli bezpośrednio z osób, które korzystają z systemu pomocy społecznej, czy tej finansowego systemu, czy niefinansowego. Zauważalnym jest niestety to, że ludzie mają coraz więcej problemów. Problemów życiowych, z którymi tak naprawdę na co dzień pracuje Ośrodek Pomocy Społecznej. I nie mówię też o takich problemach już trudnych, chociaż ten sam projekt będzie dotyczył obszarów bardzo trudnych, ale myślę, że w tym projekcie może znaleźć każde wsparcie. Nie wiem, czy tutaj mówić, będą tak naprawdę 5 grup problemowych. Samo bezrobocie, bo będzie to, ponieważ to są pieniądze z Unii Europejskiej, więc sam projekt skierowany jest szczególnie do osób bezrobotnych, ale będą to też z problemami osoby towarzyszącymi. Mogą być to osoby uzależnione od alkoholu bądź narkotyków. Mogą być to osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, mogą to być osoby tutaj mające problemy z adaptacją po opuszczeniu zakładu karnego, ale też nastawiliśmy się na taką grupę dosyć trudną, problemową, przemoc w rodzinie. I po raz pierwszy w Legionowie będziemy zajmować się sprawcami przemocy. A kto pani dyrektor może powiedzieć o sobie, że znalazł się na granicy wykluczenia społecznego? Jakie są pierwsze sygnały, które mogą o tym świadczyć? Tak naprawdę wykluczenie społeczne może się objawiać już samą depresją. Samotność, depresja, problemy, które kumulują się, z którymi się borykamy na co dzień. No, tak naprawdę my wchodzimy już, jesteśmy w takim świecie już, gdzie powinniśmy szukać pomocy z zewnątrz, gdzie nie radzimy sobie w naszych codziennych problemach. Na szczęście tutaj w ośrodku też dysponujemy na co dzień psychologiem, także też zapraszamy mieszkańców. To jest nieodpłatna pomoc, bez rejestracji. Nie trzeba być klientem Ośrodka Pomocy Społecznej, aby z tej formy usługi skorzystać. Tak naprawdę depresja, tak? To jest taki pierwszy krok do tego, żeby zaczynać się izolować i pomału niestety wycofywać ze społeczeństwa. Jaka liczba osób w Legionowie jest zagrożona? Powiedziała Pani, że jeżeli chodzi o statystyki, to dysponujecie tylko tymi, które macie w ośrodku, a poza ośrodkiem? Poza ośrodkiem tej statystyki nie prowadzimy, bo tak naprawdę mamy tę statystykę tylko na bazie naszych klientów. Wiemy, że tak naprawdę w codziennym życiu każdego z nas jakieś problemy... A ilu tych klientów macie? No sporo. W 2010 roku ośrodek obsłużył, no tak mogę powiedzieć, że obsłużył rzeszę osób 8 tysięcy. Z tego finansową pomoc otrzymało 4 tysiące osób i niefinansową, czyli wsparcie takie miękkie psychospołeczne, otrzymało też również ponad 4 tysiące osób. Projekt Złap swój sukces, który będzie realizowany przez 2 lata, jest skierowany do 100 osób, które korzystają z pomocy OPS-u. Czy można powiedzieć, pani dyrektor, że te 100 osób to 100 rodzin? Można tak powiedzieć. Projekt zakłada ilość uczestników, samych beneficjentów, tych ostatecznych 100 osób, ale też przewidziane są tutaj działania dla dzieci z tych rodzin. Nasze projekty wszystkie są dające wsparcie, taką pomoc kompleksową dla całej rodziny. Te zaplanowane działania, one są i tak nakierowane i są tam ukryte też działania dla wszystkich członków rodzin. Także mamy nadzieję, że z tego wsparcia te 100 osób to 100 rodzin tak naprawdę. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu?
Projekt oprócz takiego wsparcia miękkiego ma też twarde, ale też ma trochę rozrywkowej części, żeby uatrakcyjnić. Prócz doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty, informatyka, mamy również wizaż dla osób chętnych, czyli dla pań, jeżeli będą zainteresowane. Mamy również prawo jazdy. Dla dzieci mamy kurs języka angielskiego. Mamy psychologa również, mamy wyjazdy terapeutyczne, takie letnie. No, myślę, że to jest takie i będą również, myślę, że tutaj taka, aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć o terapeucie, tak, tutaj też taka bardzo istotna forma wsparcia dla samych sprawców przemocy. Myślę, że o tym tak naprawdę należałoby powiedzieć troszkę więcej, bo do tej pory projekty nasze ograniczały się jakby tylko do aktywizacji zawodowej, tak, czyli byliśmy bardziej nastawieni na tą aktywizację po to, żeby w efekcie tą osobę przygotować na otwarty rynek pracy. Mamy też świadomość tutaj naszych problemów społecznych i jakby w tym projekcie tak naprawdę nastawiliśmy się tak najmocniej na sprawców przemocy i na przemoc w rodzinie. Wiemy, że jest to taki dosyć istotny problem, ale też zauważalny w ostatnim czasie w naszym mieście. Przy formalnej, sformalizowanej naszej koalicji tutaj w zespole interdyscyplinarnym, który działa na naszym terenie, jest uzgodniona taka współpraca w ramach również tego projektu, skierowana do sprawców przemocy już na bazie tak naprawdę formułowania aktu oskarżenia tutaj przez prokuraturę, ta współpraca się rozpoczyna z prokuratorem. Także sam sprawca przemocy może mieć tą szansę nie od razu sankcji karnej, ale poddania się dobrowolnemu leczeniu, odbycia terapii. No i oczywiście wszystko zależy od prokuratury i od sądu, ale jeżeli wykaże wolę, a prokuratura też jakby wyraziła tą chęć współpracy i nie od razu sankcji, ale jednak próba dania szansy temu sprawcy. Jest to choroba. Miejmy tą świadomość, że jest to choroba, którą należy leczyć. Jak już mówiliśmy, projekt jest skierowany do osób, które korzystają z pomocy społecznej, a co pani dyrektor z tymi, którzy z tej pomocy nie korzystają? Ale z różnych powodów. Na przykład boją się po prostu przyjść, ponieważ mają męża alkoholika, czy jak pani przed chwilą mówiła, tak zwanego damskiego boksera. Ja mam takie poczucie, że pewnie jeszcze o wszystkich problemach w naszym mieście nie wiemy i o wszystkich rodzinach, gdzie problemy są. Z różnych powodów osoby nie przychodzą, ofiary ukrywają, jak jest to niestety praktycznie, praktyka bywa. Ten wstyd, podejrzewam, że jest tak wysoki i tak silny, że te osoby nie kierują kroków do ośrodka. Mam nadzieję, że i promocja o tym, co się mówi, żeby się nie wstydzić, nie bać, żeby mówić głośno, bo to nie jestem ja sprawcą, nie jestem ja winna czy winny sytuacji, że przyjść i poprosić o tą pomoc. Mam nadzieję, że te wszystkie projekty, tutaj również i w tym projekcie będzie nabór otwarty, to nie będziemy my typować te rodziny. Więc tak naprawdę każdy ma szansę, jeżeli w rodzinie występuje bezrobocie, każdy ma szansę w naszym projekcie uczestniczyć. Oprócz tego, no, my tak naprawdę to nie jest jedyny projekt, tak? Toczy się systemówka, która jest co roku realizowana przez nasz ośrodek. Miejmy nadzieję, że a poza tym, jeżeli nie chodzi o samo bezrobocie, jeżeli jest, wszystkie osoby są pracujące, dorosłe w rodzinie, a jednak będą poszukiwały tego wsparcia, to również ośrodek posiada tego psychologa, o którym wspomniałam na początku. Tam też można u niego uzyskać wsparcie i pomoc. Czy takie projekty jak ten, który będziecie niedługo realizować, naprawdę pomagają ludziom? Czy to jest tak, jak krąży taka opinia, że pieniądze, które instytucje, mówię ogólnie, żeby pani dyrektor nie myślała, że pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, ale te pieniądze pozyskiwane z Unii Europejskiej są głównie wydawane właśnie na te instytucje, które je pozyskują i firmy z nimi współpracujące? Znaczy,
może taka jest opinia, ale to wydaje mi się, że to wszystko zależy chyba od zaangażowania. Nasi pracownicy socjalni, którzy realizują projekty systemowe, po raz pierwszy będziemy realizować konkursowy projekt właśnie tutaj pod tym tytułem Złap swój sukces. Mam wrażenie, że nasi pracownicy socjalni realizujący nasze projekty angażują się bardzo. Są pracownicy, którzy są tak naprawdę w dyspozycji osób uczestniczących w projekcie, udzielających im kompleksowego wsparcia, poradnictwa i tak naprawdę towarzyszący im przez okres trwania projektu. Chociażby z naszych projektów systemowych, ja tutaj wielokrotnie powtarzałam o tym, że osoby tak naprawdę, w których nastąpiła ta zmiana i odnalazły nową drogę życia, można by tak nawet powiedzieć, bo to były osoby bezrobotne, drugotrwale, tak naprawdę nigdy nie pracujące, nagle podejmowały pracę. Więc mam takie wrażenie, że no, mówi się o tym, że klient pomocy społecznej to jest ten najtrudniejszy klient. Ten, w którego trzeba włożyć wiele energii, wiele cierpliwości, wiele czasu i wiele pieniędzy. Mam poczucie takie, że te nasze projekty przynoszą efekty. Czy jest to sukces wielki, taki jakby no, był to biznesowy? No nie, bo to nie jest biznes. To jest kapitał ludzki, tak? Także tutaj jest trochę ta inna miara tego sukcesu. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem była Anna Brzezińska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. To była Rozmowa Tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.